Witajcie moi drodzy, kolejny film, kolejny wywiad z aquascaperem polskim, tym razem Michał Jaskowiak, który jest twórcą tej aranżacji, którą tutaj mamy. Cześć Michał. Cześć. Powiedz Michał mi, zadaję to pytanie każdemu aquascaperowi, który brał udział w tym konkursie. Czy jesteś zadowolony z tej aranżacji? Generalnie tak, powstała bardzo szybko, w związku z tym tutaj raczej ciężko powiedzieć, że ktoś nie jest zadowolony. Mieliśmy tyle czasu, ileśmy mieli. Aranż powstał właściwie dzień wcześniej, tak można powiedzieć, w zarysie. Tutaj został jakoś tam dopracowany trochę. Przyjrzyjmy się bliżej. Zresztą zobaczyliście ten film, znaczy zobaczyliście ten zbiornik już na innym filmie. Ma on masę elementów, masę szczegółów. Michał, tak naprawdę trudno uwierzyć, że ten zbiornik może powstać w jeden dzień. No bo nie oszukujmy się, no, włożone jest to kupa pracy, widać dużą szczegółowość. No powiedzmy, że ci nie wierzę, że powstał tylko w jeden dzień. Powstał w domu tak na dobrą sprawę, sam zarys powstał i ułożenie kamieni w domu powstało dosłownie w 15 minut, tak się to udało zrobić. Dzień przed konkursem trochę tymi patykami się pobawiłem w domu, musiałem je trochę poskręcać na jakieś tam druciki, nitki i inne patenty. Ale drucików i nitek z tego co przyglądałem nie widać. Michał, nie pokazuj, bo na filmie tego i tak nie będzie widać. Ja znalazłem dwa i to tylko dzięki pomocy Michała, który wskazał mi, gdzie one się znajdują, bo tak naprawdę tego nie widać. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że masz bardzo duże doświadczenie w przygotowaniu zbiorników tego rodzaju. Przynajmniej jeśli chodzi o korzenie, no bo trzeba mieć duże doświadczenie, żeby zrobić to. Lubię układać. Wiele tych patyków tutaj jest zaklinowanych i one są włożone, gdzieś tam umocowane czy przywiązane. Natomiast generalnie ani nie są jakoś moczone, grzane czy spalane wodą, żeby się układały. Całość jest ułożona, no była trochę planowana do innego zbiornika, można powiedzieć, tak w domu przymierzyłem to do zbiornika 35 cm wysokości. No dobrze, ale powiedziałeś, że ani nie moczyłeś, ani nie wyginałeś specjalnie tych wszystkich małych korzeni, które tutaj są. Nie, żaden, nie wyginany. Żaden. Czyli tak naprawdę wszystko układałeś na żywioł i dobierałeś do aranżacji tak po prostu sam materiał, tak? Tak. Te detale są ułożone, one nie są w żaden sposób mocowane. Moczyły się tam powiedzmy tydzień czasu, żeby mogły tutaj same tonąć, natomiast one leżą, wszystkie po prostu sobie tutaj luzem układane. Leżą, ale z tego co widzę się trzymają bez żadnego problemu, tak, prawda? Tam są poklinowane, lekko, delikatnie wsunięte, także gdyby ten zbiornik miał trochę więcej czasu, oczywiście on by tam odpowiednio porósł, one gdzieś by tam się między roślinami, te patyki troszeczkę poklinowały. Michał, powiedziałeś, że zamysł powstał 15 minut, wykonanie na pewno było dłużej. Ile zajęło Ci robienie tego zbiornika? Czy paradoks polega zawsze na tym, że w domu czasami coś wychodzi bardzo szybko. Ułożenie tej całej skarpy zajęło mi dosłownie 15, może 20 minut. Natomiast tutaj na konkursie, można powiedzieć, męczyłem się z tym prawie 3 godziny. Gdzieś coś zawsze było. Ten kamień to jest winowajca, który mało nie rozbił akwarium parę razy. Pokażmy winowajce bliżej. Tego. Spadał na dno, bił w przednią szybę. Tutaj Marcin miał z tego niezły ubaw. Parę kamyków, że tak powiem, chciało rozbić to akwarium, ale jakoś się udało, przetrwało. No właśnie, powiedz mi, jakie to kamienie są? Znaczy ja wiem, jakie są kamienie, ale powiedz naszym widzom. Tak zwane scenery, także... Czyli scenery są. Popularny, tak, oczywiście. No dający efekt fajny, bo tutaj struktura kamienia robi efekt. Tak, to prawda, one są dość porowate, mają dosyć fajną fakturę. Do tego zwykłe korzenie Redmur, które też kupicie w każdym sklepie akwarystycznym. Znaczy może nie w każdym, ale w każdym, gdzie jest aquascaping. Do tego jakie podłoże? Zwykły piasek. To jest najzwyklejszy piasek. Tutaj za pośrednictwem moich kolegów dostałem troszeczkę jeszcze innego piasku. To jest dosłownie tego jasnego, to jest chyba parę łyżeczek, tam jest taka mała, niewielka garść. No, dało to jakieś takie fajne. Ale wyszło fajnie. Wyszło, jestem zadowolony. Dobra, bo to jest właśnie kolejne pytanie, które czy na pewno jesteś zadowolony, ale już jeżeli Michał powiedział, że już jest, a powiedział nam to też wcześniej, to no to wiecie, ja tworząc taką aranżację byłbym osobiście zadowolony, ale jak wiecie, nie jestem aquascaperem. Od tego właśnie mamy takie osoby jak Michał, czy wszystkich innych, z którymi dzisiaj rozmawiamy. No i co Michał, powiedz mi, wiemy jakie kamienie, wiemy jakie korzenie, powiedz jakie rośliny. Niewiele tego jest tak naprawdę, jeśli chodzi o gatunki. Niewiele, stało się tak, że... Ale wystarczy. Tak, zostawiłem trochę bez roślin, startując w tym konkursie, to zostawiam tego, że przycinkę, którą zrobiłem w swoim akwarium, zrobiłem tak, że nie bardzo miałem co wziąć, ale coś się udało wyjąć ze swojego akwarium i chyba ten minimalizm, że tak powiem... Sprawdził się. Tak. Tak, rzeczywiście się sprawdził, bo tak naprawdę całą robotę w tym przypadku tego zbiornika robią i korzenie, i kamienie.
a rośliny, te, które tu widzicie, nawet czy tam małe anubiaski, czy nawet widziałem budki, nie, budek nie ma, było, nie. Budek nie ma, ale anubiaski, czy trawniki, czy mek, który tutaj jest, no robi całą robotę tak naprawdę. Jest on dodatkiem i świadczy to tylko o tym, że można zrobić fajny zbiornik. Znaczy, to świadczy o tym, że hardscape można tak naprawdę zalać, tak naprawdę on będzie wyglądał tak, jak ma wyglądać w tym wypadku, prawda? Bo ten zbiornik nie potrzebuje niczego więcej. Na jaką ocenę liczysz? Przez sędziego. Ha, każdy oczywiście liczy na najlepszą. Dobrze, uznajmy, że taka sama była odpowiedź Michała. No i co? No to ja życzę wysokiej noty, bo zbiornik rzeczywiście jest fajny. I Michał, i gratuluję fajnej aranżacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam Was serdecznie. Na razie.